Cześć, witam Was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy i dzisiaj zapraszam Was na haul ubraniowy z Mojito z letnią kolekcją. Mam tutaj już sporo rzeczy krótszych, jeansowe spódniczki, krótkie rzeczy, jak też możecie zobaczyć, ale też kilka długich opcji, w tym też garnitur z wiskozy w takim pięknym różowym odcieniu, więc mam nadzieję, że znajdziemy tutaj wspólnie coś ciekawego. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, odcinki z serii Mierzymy pojawiają się 2 razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów, zachęcam do subskrypcji. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi wymiarami, tak żebyście nie musiały nic szukać. Ja już nie przedłużam dalej, tylko przechodzimy do rzeczy. I słuchajcie, mam na sobie bermudy i są to pierwsze bermudy, które mi się bardzo podobają. Jakby zazwyczaj ten krój totalnie mi nie leżał. Ta długość w sumie bermud tak naprawdę. Jakoś długie shorty mi się po prostu źle kojarzyły. Ja jestem fanką generalnie krótkich shortów, ale to są pierwsze takie bermudy, które mi leżą w 100%, także zostawiając je... W sumie nawet bym nie myślała o tym, żeby je skracać. Kosztują 90 zł, na sobie mam rozmiar 42, jeśli chodzi o skład, jest to niestety poliester, taki lekko prążkowany, no fajnie by było, jakby był lepszy skład w cenie. Przychodzą z tym paskiem, takim cieniutkim w panterkę, akurat panterka teraz wraca, więc jako dodatek wydaje mi się jak najbardziej ok. Właśnie w przypadku takiej neutralnej stylizacji, taki drobny element według mnie fajnie się komponuje i dodaje troszeczkę pazura do takiej z pozoru nudnej stylizacji. Jeśli chodzi o te shorty, występują także w czarnej wersji, ale to ta skradła moje serce, ponieważ jest jakby taka karmelowa i niby mało się różni teraz kolor mojej skóry po opaleniu się, tak jednak no, według mnie wygląda ten kolor korzystnie. Są one z bardzo wysokim stanem, co lubię, ponieważ dzięki temu podkreślają najwęższą część talii, najwęższą część mojej sylwetki. Jeśli chodzi o długość, bym powiedziała tak do połowy łydki. Mam wrażenie, że bermudy zazwyczaj są jeszcze tak bardziej nad kolano i dlatego wyglądają awkward, a tak tutaj jeszcze w połączeniu z tym kolorem możliwe, to nogi dalej wyglądają na takie ładne i długie. Z tyłu prezentują się przepięknie, jakby same w sobie są idealnie tutaj dopasowane w talii, zostawiając jeszcze taki komfortowy luz, ale nigdzie materiał się nie zbiera, jest miejsce na pośladki i właśnie jest luz tutaj w nogawkach. Troszeczkę się tutaj zbiera materiał, a to dlatego, że wiecie, jak idę, to wtedy materiał mi się tutaj, chciałam powiedzieć, napina, ale właśnie tak nie jest. Po prostu się dopasowuje do sylwetki, więc faktycznie później troszeczkę się zbiera. Mi to nie przeszkadza, już się do tego przyzwyczaiłam, że w przypadku krągłych ud tak to wygląda. Naprawdę te nogawki by musiały być dużo większe, albo bym musiała zamawiać większy rozmiar, ściskać je w talii, tak żeby nogawki po prostu były luźne. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że leżą perfekcyjnie i z tego powodu też zostawię je w swojej szafie. Na górze mam bluzkę w takim odcieniu złamanej bieli, jakby lekko różem, trochę beżem, jakby to nie jest taki oczywisty kolor. Fajnie tutaj się z tym komponuje. Kosztuje 70 zł, na sobie mam rozmiar L. Jeśli chodzi o skład, no to jest to poliester z elastanem, więc też nie będzie dla każdego. Ze względu tutaj na to dopasowanie i sztuczny skład, sama nie założyłabym, wiecie, w ciepły dzień. Jakby na dole jeszcze aż tak mi nie przeszkadza poliester, jak właśnie w tej górnej części mojego ciała i jeśli chodzi o rękaw, więc dla mnie byłaby to bluzka jedynie do zakładania w tym sezonie jesienno-zimowym, na przykład pod marynarki, według mnie sprawdziłaby się fajnie. Tutaj właśnie składa się z trzech części, czyli mamy jakby część taką gładką, taki jakby topik i na to tak na zakładkę materiał, dzięki czemu się ładnie to marszczy. Jest ten top o skróconym stanie z lekką stójką. No, według mnie prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo ładnie, więc zdecydowanie jeśli nie przeszkadza Wam skład, to zwróćcie na niego uwagę. Następnie mam na sobie przepiękne jeansy typu straight w jasnym odcieniu jeansu i według mnie wyglądają bardzo korzystnie na figurze. Kosztują 130 zł, na sobie mam rozmiar 42. Jeśli chodzi o skład, jest to 77% bawełny, 23% poliestrów, czyli w sumie dosyć niestandardowy skład jak na tego typu produkt, ponieważ zazwyczaj jest to 100% bawełna czy bawełna z elastanem. Spodnie są fajnie do mnie dopasowane, ponieważ tutaj w talii są właśnie tak idealnie dopasowujące się, mają wysoki stan, troszeczkę tylko odstają tutaj z tyłu w talii, ale to nic. Co mi się podoba najbardziej, to to jak właśnie te jeansy prezentują się w pośladkach, jak fajnie są dopasowane, ale też jak możecie zobaczyć, brzuch jest jakby tak lekko sprasowany, spięty, ale jednocześnie przy tym nie czuję dyskomfortu, czyli właśnie są niesamowicie komfortowe, przy tym jednocześnie lekko zbierające też sylwetkę. Długość przed kostkę, czyli taka standardowa w przypadku właśnie jeansów sieciówek w moim przypadku. No podobają mi się. Tutaj faktycznie nogawki są super, ponieważ nie są opięte u mnie na udach, a jednocześnie właśnie
ten dół jest taki bardzo prosty, gdzie często w moim przypadku jeansy typu straight są bardziej jak slimy czy skinny jeansy, ponieważ tak mocno się jednak dopasowują, tak tutaj faktycznie ten krój wygląda na straight, jak powinno to być. Ten komplet dzianinowy to jest moim zdaniem hit zarówno pod względem krojów, jak i także koloru. Tutaj jeśli chodzi o górę, kosztuje 50 zł. Jest to rozmiar L, ale wydaje mi się, że wymienię na rozmiar mniejszy ze względu na to, że mam tutaj trochę luzu, a lubię w topach takie totalne dopasowanie. Skład to 75% wiskozy, 25% poliamidu, czyli idealny skład jeśli chodzi o dzianinę z sieciówki. To nie jest taka milutka dzianina jak w przypadku, wiecie, sweterków z takiego składu, tylko jest taka bardziej szorstka, więc wydaje mi się, że dzięki temu jeszcze lepiej się sprawdzi właśnie w sezonie wiosenno-letnim, właśnie w przypadku upałów, że będzie po prostu większy komfort. Długość jest skrócona, jak w przypadku większości topów właśnie tak w kompletach. Nie jest to standardowa długość, ale też nie jest bardzo krótka, więc jak widzicie, mam tutaj sporo materiału pod biustem, dzięki czemu wygląda to elegancko i nie ma tak naprawdę skóry tutaj w żaden sposób na wierzchu. Jest głęboki dekolt w kształcie litery V, ale taki bardzo jakby grzeczny, kulturalny. Tutaj jest właśnie takie fajne marszczenie w biuście, co ładnie ten biust podkreśla, jest na grubych ramionczkach, a tak prezentuje się tutaj z tyłu idealne wycięcie pod mój tatuaż. Spódnica tutaj kosztuje 90 zł, na sobie tak samo mam rozmiar L i w spódnicy jest tutaj taka szersza gumka. Możemy ją założyć bardzo wysoko w talii, jak też to zrobiłam, dzięki czemu jest takie fajne podkreślenie tutaj najwyższego miejsca. Ładnie się tutaj dopasowuje, jest też fajne, eleganckie wycięcie, które nie jest wysokie, ale ładnie tutaj eksponuje nogę. Takie dzianinowe spódnice czy też sukienki mają to do siebie, że niestety podkreślają trochę brzuch, ale mam wrażenie, że w przypadku tej spódnicy nie jest to jakieś takie bardzo intensywne, ale za to nic tak ładnie nie podkreśla pośladków, jak właśnie tego typu komplety. Dlatego ja nigdy nie patrzę na przód, tylko patrzę na tył przede wszystkim, ponieważ no, to jest coś cudownego. I tutaj, jak widzicie, tego materiału nie jest dużo na dole spódnicy, dzięki czemu właśnie tutaj ta dolna krawędź pośladków jest przepięknie podkreślona. Troszeczkę mi się zbiera tutaj materiał, ale nie jakoś bardzo dużo. Według mnie wygląda to dobrze, wygląda elegancko. A jeśli nie lubicie szarości, to ten komplet możecie kupić także w czerni. Fajny komplet pokazywałam Wam na moim Instagramie z Mojito. Taki biały w czarne paski, ale on także występuje w czarnej wersji. I tam spódnica jest dzianinowa, właśnie taka dłuższa z wycięciem, a jeśli chodzi o górę, no to jest taka bardziej zabudowana z delikatną stójką na szyi, tutaj wyświetli Wam się przewidka tego, także jeśli jesteście zainteresowani takim kompletem, to podlinkuję Wam dodatkowo tutaj na dole w opisie. Następna rzecz, jaka aktualnie jest ciekawa na stronie, to te spodnie, które możemy kupić zarówno w białej wersji, jak i także jasno-beżowej. Ja zdecydowałam się na biel ze względu na to, że mam świetną marynarkę w białym kolorze, do której nie mam żadnego dołu, więc sprawdzę, czy faktycznie będzie mi tutaj ten odcień pasował. Mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ spodnie naprawdę są super. Kosztują 120 zł, na sobie mam rozmiar 42, jeśli chodzi o skład, jest to poliester z odrobiną wiskozy i elastanem, no i ten materiał jest niesamowicie komfortowy. Jeśli chodzi o dopasowanie, no to prezentują się świetnie, są z wysokim stanem, mogłyby być nieco wyższe, ale to już jest moja osobista preferencja. W talii bardzo dobrze się trzymają, mam jeszcze tutaj trochę luzu, więc czuję taki pewien komfort, ale jak widzicie, ładnie się tutaj dopasowują do sylwetki, przepięknie wyglądają z tyłu, ze względu na to, że tutaj w talii nic nie odstaje, pośladki są bardzo ładnie podkreślone i nie ma tutaj nadmiaru materiału nad pośladkami, a to już jest kwestia tych zaszewek, które są tutaj po bokach, co jest ukłonem właśnie w stronę osób, które mają większe krągłości w pośladkach, także idealne dla mnie. Jeśli chodzi o nogawki, jak widzicie, one są lekko luźnawe z tyłu, ale nie są bardzo obszerne, dzięki czemu pośladki są podkreślone także od dołu tutaj i jakby sam ten luz nogawek daje fajny taki, wiecie, lekko luźny vibe, ale jednocześnie przy tym te nogawki nie poszerzają, fajnie podkreślają sylwetkę, a nie dodają objętości, co akurat bardzo lubię w przypadku mojej sylwetki, do której po prostu nie lubię dodawać dodatkowej objętości, która nie jest potrzebna. Moim zdaniem też bardzo ładnie wyglądają na poziomie brzucha, minimalnie się tylko tutaj marszczą pod spodem, ale to jest nic w porównaniu do większości spodni. Wydaje mi się, że też jakbym je tutaj dobrze spięła paskiem, to też ten materiał nieco bardziej by się naciągnął i wyglądałby jeszcze lepiej. Moim zdaniem hit, na
które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Coraz więcej spodni możemy w Mohito znaleźć z wysokim stanem, a ja tylko takie stany lubię w przypadku mojej sylwetki, także bardzo się cieszę, ponieważ do tej pory głównie były takie o średnim stanie, czy te wysokie i tak nie zakrywały pępka. Tutaj mam model, który jest bardzo wysoki, pępek mam w tym miejscu, więc faktycznie dosięgają mi tutaj do najwyższego miejsca w talii, dzięki czemu, wiecie, moja figura jest tak maksymalnie w nich podkreślona, kosztują 100 zł, występują w tej beżowej wersji, ale także czerni, jeśli chodzi o skład, jest to poliester, 34% wiskozą i 5% elastanem, czyli taki standardowy skład, jeśli chodzi o materiałowe spodnie. W zeszłym odcinku, miesiąc temu, pokazywałam Wam rewelacyjne spodnie wiskozowe, takie z szerszymi nogawkami, także jeśli szukacie całkowicie oddychającego składu, to koniecznie zajrzyjcie do poprzedniego odcinka, o ile jeszcze dalej te spodnie są dostępne. Ja sobie zostawiłam właśnie ten komplet, spodnie plus marynarka, ponieważ jednak to się bardzo rzadko zdarza, żeby znaleźć tak świetnie skrojone spodnie jednocześnie przy super składzie w sieciówkach. Tutaj, jeśli chodzi o ten model, to mam tutaj na sobie rozmiar 42 tak samo i o ile z przodu wypadają świetnie, tak z tyłu bardzo mocno mi tutaj odstają w talii, więc ja musiałabym ten rozmiar nosić z paskiem. Mniejszy wydaje mi się, że byłby zbyt ciasny w niektórych miejscach, jakby ten jest rozmiar dobry, tylko po prostu kwestia właśnie zbyt dużej szerokości w pasie z tyłu. Tutaj wyglądają dosyć dobrze, troszeczkę się marszczą, ale nie jakoś bardzo mocno. Wydaje mi się, że właśnie z paskiem, no to faktycznie wyglądałyby nieco lepiej. No są cieniutkie, więc lekko podkreślają brzuch, mają takie nogawki bardziej jak cygaretki, czyli raczej takie dopasowane, więc fajnie możemy podkreślić swoje kształty właśnie takimi spodniami. Ładnie są podkreślone pośladki, jak widzicie w nogawkach wcale nie ma zbyt dużo materiału. Nogawki są podwinięte, sięgają mi trochę przed kostkę, ale wydaje mi się, że w przypadku takiego koloru jeszcze tutaj w połączeniu z balerinkami to rzeczywiście to bardzo ładnie wygląda. No moim zdaniem warto naprawdę zwrócić na te spodnie uwagę, jeśli szukacie czegoś takiego bardziej dopasowanego. Następnie biała dzianinowa spódnica, która kosztuje 90 zł, wykonana jest w połowie z wiskozy, w połowie z poliestru i poliamidu. Na sobie mam tutaj rozmiar L, jest to spódnica, która jest bardzo długa, więc możemy założyć ją bardzo wysoko w talii i w przypadku mojego wzrostu faktycznie wygląda rewelacyjnie, ponieważ tutaj mi sięga tak z 10 cm nad kolano, dzięki czemu wszystko zakrywa, a ja się czuję niesamowicie komfortowo. Jest dopasowana tutaj w górnej części, a poniżej się rozkloszowuje z takim jakby plisami, troszeczkę jakby taką imitacją plisów, o tak bym to powiedziała. Ładnie się układa, nie odstaje tutaj pod pośladkami. Spódnica jest, słuchajcie, z takiej grubszej dzianiny, więc wydaje mi się, że jednak będzie to element do noszenia albo właśnie w aktualną porę, czyli jak już jest cieplej, ale nie jest zbyt ciepło, albo po prostu w sezonie jesienno-zimowym z rajstopami. Ze względu na to, że po prostu w przypadku tak grubego materiału i też dzianiny, wydaje mi się, że w lato po prostu byłoby nam w niej zbyt gorąco. Ze względu tutaj na dopasowanie na górze troszeczkę podkreśla brzuch, ale nie jakoś bardzo mocno, tutaj jednak jest na dole rozkoszowana, więc to w miarę się ładnie równoważy. No ja jestem w niej zakochana. Przechodzimy dalej, teraz mam na sobie szortospódniczkę w zielonym odcieniu, która kosztuje 90 zł. Jest to w połowie bawełna, w połowie sztuczny materiał, więc w sumie wypada fajnie i też ma elaston, więc faktycznie jest to bardzo wygodna propozycja. Ja wybrałam zieloną wersję, ale dostępna jest także beżowa oraz czarna i na sobie mam rozmiar 42. Jak widzicie, te shorty naprawdę sięgają tutaj wysoko. Mamy dosyć dopasowany tutaj dół, jeśli chodzi o tę część shortów i jeszcze zakładkę, która ładnie tutaj wszystko kamufluje i jednocześnie też kamufluje tutaj wystający brzuch, także ja się zawsze z takiego elementu cieszę. Jeśli chodzi o tył, to układają się naprawdę bardzo ładnie. Są dosyć krótkie, więc wydaje mi się, że nie dla każdego. Ja akurat uwielbiam taką długość. Wszystko jest zakryte, nie odstaje ten materiał za bardzo. Tutaj się nic nie zbiera, są dopasowane w górnej części, więc faktycznie prezentuje się to super, a nogi są maksymalnie wydłużone. Top, który mam na górze, jest wykonany z takiej siateczkowej tkaniny. Kosztuje 80 zł, na sobie mam rozmiar
Designer L. Ja wybrałam tę wersję właśnie taką wielobarwną, różowo-zieloną. Właśnie tutaj są takie jakby maziaje rozmazane. Fajnie to wygląda, ale dostępna jest także wersja taka pudrowo-różowa, ta biel złamana różem, jak w przypadku tego pierwszego topu, który Wam pokazywałam. Więc w sumie na obie wersje zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o dopasowanie, no to prezentuje się super. Jakby tutaj ten materiał jest taki luźny, więc fajnie się marszczy, ale jednocześnie ta baza jest taka fajnie dopasowana, jest lekkie wycięcie na ramiona, dzięki czemu wygląda się w niej zgrabnie, z tyłu całkowicie zabudowana. Kolejny top jest także z siateczkowego materiału, tylko jak w poprzednim była właśnie ta siateczka jakby z wierzchu, a pod spodem był taki gładki materiał przylegający do ciała, tak tutaj jest tylko właśnie ta warstwa siatki, więc mimo tego, że jest tutaj sztuczny materiał, tak jednak ze względu właśnie na jego rodzaj, to i tak będzie przewiewne i będzie oddychające latem ze względu właśnie na te liczne dziurkowania tutaj, więc na to akurat nie patrzcie, jak kosztuje 70 zł. Ja wybrałam w tej wersji kolorystycznej, ponieważ to jest taki trochę tie-dye właśnie w chłodnych odcieniach, ale dostępna jest także wersja taka nieco bardziej intensywna w różu. Na sobie mam rozmiar L i jest to top, który jest bez ramionczek, tutaj z wywinięciem właśnie na zewnątrz, ale powiem szczerze, że może to jest kwestia tego materiału albo po prostu kroju, to się w ogóle w żaden sposób nie podwija i bardzo łatwo było to założyć właśnie zarówno z przodu, jak i z tyłu. No, widać, że to jest siateczki i jak bardzo prześwituje z tyłu, ale na sobie mam tutaj cielisty biustonosz w takim kolorze skóry, więc w ogóle tego nie widać i tutaj wygląda, jakby właśnie ten top był w pełni kryjący, a faktycznie nie jest. Moim zdaniem naprawdę bardzo ładnie wygląda, będzie fajnie wyglądał zarówno w wersjach eleganckich bardziej, czy takich na co dzień. Jestem totalnie za, podoba mi się też ten rękaw, że on jest tak do łokcia. Co mówiłam, dwie spódnice jeansowe. Pierwsza jest totalnie moim stylu, moim kroju, ze względu na to, że jest to spódnica ołówkowa, która kosztuje 110 zł. Na sobie mam rozmiar 42. Występuje w tej wersji kolorystycznej, ale także w takiej bardziej granatowej wersji, w sensie granatowy, ciemny jeans. Ja zdecydowanie jestem fanką jaśniejszych, więc wybrałam właśnie ten kolor. Jest to spódnica naprawdę o bardzo wysokim stanie. Ładnie się tutaj dopasowuje, ładnie też zwęża, dzięki czemu właśnie te krągłości są tutaj fajnie podkreślone i jednocześnie nie ma nigdzie nadmiaru materiału. Nie odstaje nic tutaj w talii i też nie zbiera się za bardzo materiał. Pośladki są mega ładnie podkreślone i jak widzicie, ten materiał tutaj na dole jest taki niemalże przylegający do ciała, dzięki czemu no, wygląda się w niej bardzo zgrabnie. To jest chyba najzgrabniejsza właśnie spódnica jeansowa, jaką kiedykolwiek mierzyłam. Bardzo polecam Wam sprawdzić, jeśli podoba Wam się kolorystyka. Ja nie jestem fanką ani rozjaśniania, ani takich pasków tutaj właśnie na jeansie, ale uważam, że tak czy inaczej jest warta uwagi. Sama zostawiłam spódnicę jeansową z Sinseya, którą pokazywałam Wam w ostatnim odcinku, więc tej zostawiać już nie będę, wystarczy mi jedna, ale obie są świetne i obie są z elastanem w składzie, więc faktycznie są takie turbo wygodne i mega komfortowe, więc jak najbardziej polecam. W przypadku drugiej opcji byłam przekonana, że zamówię ją tylko i wyłącznie, żeby pokazać Wam, wiecie, dwa różne kroje, bo nie spodziewałam się, że będzie dobrze na mnie wyglądać. Wydawało mi się, że będzie bardziej rozkloszowana, taka mocno trapezowa, gdzie w przypadku takiej długości to może, wiecie, być nie dla każdego tak naprawdę i wydawało mi się, że nie będzie też dla mnie, ale w sumie wygląda dosyć korzystnie jak na taką długość. Wygląda naprawdę fajnie, kosztuje 130 zł, na co ja mam rozmiar 42. Skład to bawełna w połączeniu z 23% poliestrem. No i co mogę Wam powiedzieć? Jest bardzo dopasowana tutaj w talii, jednocześnie dalej już się rozchodzi, dzięki czemu w ogóle nie podkreśla tutaj w żaden sposób brzucha. Jeśli chodzi o wygląd pośladków, no to jest w miarę okej. Co mi się nie do końca podoba, to fakt, że tego materiału jest bardzo dużo z tyłu i przez co tak się faluje tam z tyłu i troszeczkę odstaje. Wolałabym, gdyby tutaj było większe dopasowanie, żeby było mniej materiału, wtedy lepiej by się to układało, ale patrząc z przodu, według mnie naprawdę wygląda bardzo korzystnie. Troszeczkę się schodzi
tutaj na dole, jest wycięcie na środku, ale takie bardzo minimalne. No nie jest to na pewno spódnica dla mnie, jakby wolę te takie bardziej dopasowane wersje, żeby podkreślać kręgłości, ale jeśli jesteście bardziej skromne, jeśli chodzi o wasz ubiór, no to właśnie ta opcja będzie też super. I jakby mimo tego, że tutaj ten materiał jakby nie jest elastyczny, to jest bardzo wygodna ta spódnica, ponieważ jest tutaj mnóstwo luzu i materiał jest bardzo przyjemny. Nie jest taki sztywny i nie jest też ciężka, co jest akurat ważne w przypadku właśnie takiego ubioru jednak wiosenno-letniego. Na koniec pokażę wam trzyczęściowy komplet garniturowy, który możecie kupić w tym odcieniu takiego pudrowego, chłodnego, przybrudzonego różu albo w czerni, w zależności co wolicie. Jeśli chodzi tutaj o te elementy, które mam na sobie, w tym momencie to kamizelka, kosztuje 100 zł, wykonana jest z wiskozy w 92%, a jeśli chodzi o podszewkę, jest ona sztuczna, ale z takiego poliestru, który nie jest taki śliski i wiecie, taki bardzo plastikowy w odczuciu, czyli taki, który się po prostu momentalnie przykleja do naszej skóry, tylko ten materiał jest taki zdecydowanie bardziej przyjemny, więc wydaje mi się, że to jest ten rodzaj poliestru, który no nie będzie oddychający, ale nie będzie jakby niekomfortowy do noszenia. Na sobie mam rozmiar L, jak widzicie, leży perfekcyjnie, ładnie podkreśla biust, jednocześnie się też troszeczkę zwęża i cudownie podkreśla sylwetkę. Z tyłu też nie ma nadmiaru materiału, tylko jest właśnie taka zwężona tutaj, dlatego leży po prostu bardzo, bardzo korzystnie i według mnie jest to na tyle fajnie uniwersalny kolor, że będzie pasować do wszystkiego i jak nie zostawię sobie całego kompletu, to zostawię sobie samą kamizelkę, ponieważ wydaje mi się, że będzie świetnie wyglądać do jeansów, czy do właśnie moich ulubionych jeansów, czy do właśnie jeansowych elementów typu ta spódniczka jeansowa, o której wspomniałam, więc wydaje mi się, że jest bardzo to uniwersalna kamizelka, a ja uwielbiam kamizelki, więc właśnie myślę, żeby ją zostawić. Jeśli chodzi o spodnie, one też kosztują 100 zł, na sobie mam rozmiar 42 i są to spodnie z wysokim stanem, pępek mam w tym miejscu, więc nie są jakoś bardzo wysokie, ale wystarczająco. Krój jest bardzo prosty, nie ma żadnych zaszewek, troszeczkę mi się tutaj marszczy, ale nie jakoś bardzo. Co zauważyłam, jakby dopasowanie jest idealne i mam trochę luzu, troszeczkę odstają w talii, ale nie za dużo, na tyle, że nie będzie mi to absolutnie przeszkadzać. Troszeczkę w udach są takie bardziej dopasowane. Nie są zbyt ciasne, ale troszeczkę tutaj ten materiał się opina, dlatego też być może tak mocno się tutaj marszczą, ale ogólnie leżą fajnie. Są o luźnych nogawkach, ale nie są zbyt luźne. Nie są aż tak fajne jak te białe, które pokazywałam wam wcześniej, ale to też nie jest taka szerokość, która bardzo poszerza i też tego materiału nie ma za dużo z tyłu, więc pośladki są rewelacyjnie podkreślone, no i kolor moim zdaniem jest bardzo twarzowy i to jest taki odcień, który będzie pasował zarówno do jaśniejszych, jak i także ciemniejszych karnacji. Ja się bardzo dobrze w takim kolorze czuję, więc zastanowię się, czy zostawiać oba te elementy, czy tylko górę. Jeśli chodzi o marynarkę, to bardzo ładną marynarkę w pudrowym kolorze zostawiłam w zeszłym roku, tylko że ona jest właśnie taka nieco mniej chłodna, więc wydaje mi się, że nie będzie pasowała do tego kompletu, a w sumie troszeczkę bez sensu, wiecie, zostawiać kolejną różową, ponieważ już i tak mam dwie w szafie, więc jeśli już, to tylko zdecyduję się tutaj na te dwa elementy, ale bardzo chętnie się tutaj was poradzę w tej kwestii. Marynarka kosztuje 160 zł, na sobie mam rozmiar 40, jest raczej z tych bardziej dopasowanych, jak możecie też zobaczyć, jest bardzo długa, ja akurat lubię takie długości, raczej do, wiecie, krótszych rzeczy pod spodem, ale ze względu właśnie na ten zgrabny wygląd, to moim zdaniem fajnie ten komplecik tutaj leży. Właśnie, jakby tutaj oczywiście możecie pominąć kamizelkę, jeśli nie lubicie na przykład ten top poprzedni, który wam pokazywałam, kolorystycznie idealnie się tutaj wpasowuje, więc jeśli jesteście zainteresowani kompletem marynarka, spodnie, to dorzućcie sobie koniecznie ten top. Mi się tutaj dosyć mocno marszcza, to dlatego, że jednak mam spory wymiar w biuście, ale ogólnie marynarka ładnie leży, jest zwężana i też dosyć dobrze wygląda tutaj, jak jest, wiecie, tak puszczona luzem. Mam wrażenie, że troszeczkę dodaje tutaj objętości na dole, że jakby poszerza troszeczkę w tym miejscu, się rozchodzi w momencie, gdy nie jest zapięta, więc akurat w jej przypadku lepiej wygląda, jak ten guzik jest jednak zapięty. W rękawach ta marynarka jest naprawdę bardzo dopasowana, przez co ja mam lekko ograniczony ruch. Jakby normalnie jak stoję, to nie jest, jak widzicie, zbyt mała, ale jakby
w niektórych momentach już, jak mi się napina mięsień, no to niestety nie jest, wiecie, to wygodne. Kochani, to by było wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Koniecznie dajcie mi znać, co spodobało Wam się w tym odcinku. Według mnie było naprawdę bardzo dużo hitów i dawno nie miałam po odcinku tak z mojito, że chciałam zostawić połowę rzeczy, bo tak jest w tym przypadku. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!